Siema! Zakończyła się trzecia już runda Mistrzostw Świata na Malcie. Przede wszystkim na starcie wielkie dzięki za to, że mnie wspieracie. Śledzicie na Instagramie, jak wrzucam jakieś relacje, to trzymacie kciuki i tak dalej. Dla mnie jest to bardzo miłe. No i staram się grać najlepiej, jak umiem. Partia zakończyła się dość wcześnie, to znaczy nie grałem, wiecie, 4 godzin. Moim przeciwnikiem był niejaki Cmiel Thorsten i niech was nie zmyli jego ranking, ponieważ ma 2044, ale jakiś czas temu on był mistrzem FIDE, jego ranking przekraczał 2300-2400, natomiast jest już osobą troszeczkę leciwą i na tym chciałem szukać swojej szansy. To znaczy, jeżeli ktoś kiedyś miał wysoki ranking, teraz ma niższy, to prawdopodobnie liczenie wariantów u niego może troszkę leżeć. No i troszeczkę się przygotowałem. Widziałem, że w pierwszej partii przeciwnik grał sobie poprzez skoczek F3, G3, goniec G2 i tutaj planowałem ustawić sobie Londona kolorem czarnym. Natomiast przeciwnik być może widział moje partie z przeszłości, być może coś. Zdecydował się zagrać faktycznie skoczek F3, skoczek F6, ale tutaj zagrał C4, C6 i skoczek C3. Także to był już dla mnie znak, że prawdopodobnie tego gońca nie będzie ruszał. No i musiałem tutaj podjąć jakąś decyzję dość szybko. No i oczywiście mam tutaj dużo opcji. W tym momencie to nie jest wybór kwestia tego, że wiecie, wybieram lepszy lub gorszy ruch, tylko w jaki sposób chcę grać tę partię. No i zdecydowałem się zagrać ruch A6. Z perspektywy czasu muszę przyznać, nie była to dobra decyzja. To znaczy była ona spowodowana trochę tym, że nie za bardzo znam inne debiuty. Natomiast A6 bardzo często prowadzi do sytuacji, w których partia ma charakter strategiczny, a nie taktyczny. No i to w przypadku takiej osoby mogło być trochę strzałem w kolano. No ale cóż, zagrałem A6. Dodam jedynie, że mój przeciwnik, zdawałem sobie sprawę z tego, że on raczej nie będzie zainteresowany jakimś potężnym wygrywaniem partii. Raczej remis by go zadowalał, co zresztą zobaczycie dalej w partii. Bo przeciwnik już tutaj zdecydował się zagrać ruch, który w większości przypadków kończy się remisem. Jest to bicie, bicie i goniec F4. No i oponent ustawił takiego pseudo-Londona. I wydawać by się mogło w tym momencie, że pozycja jest totalnie równa, nie? No ja mam 2 figury wyprowadzone, on ma 3 figury wyprowadzone, ale struktura pionkowa jest taka sama, ja zaraz tego gońca mogę wyprowadzić i tak dalej, natomiast moja pozycja ma tutaj jeden zasadniczy problem. I wierzcie lub nie, tym problemem jest pionek na A6. Gdyby pionek był na A7, pozycja jest totalnie równa. Natomiast przez to, że pionek jest na A6, to moja pozycja, moje czarne pola tutaj są dość mocno osłabione, bo jeżeli przeciwnik ustawi sobie skoczka na C5, to ja nie będę go mógł przegonić poprzez ruch B6, bo potencjalnie stracę pionka na A6. Podczas gdy ja mojego skoczka ustawię tutaj, to przeciwnik będzie mógł go łatwo przegonić. To są takie małe rzeczy, ale ja jako szachista, chociaż trochę już doświadczony, zwracam na to uwagę. Dlatego w tym momencie wyprowadziłem gońca na G4, goniec E2, E6, roszada, goniec D6, łobudubu, łobudubu. I jeżeli śledzicie mój kanał troszkę dłużej, to być może pamiętacie moją pierwszą partię z Ustronia, gdzie grałem z panem Czechem, który również nie był za bardzo zainteresowany wygrywaniem partii, tylko ustawiał remisowe pozycje i on mi zagrał dokładnie ten sam wariant. I ja pamiętając, co działo się wtedy, wiedziałem, że w pewnym momencie mogę to zbić, ale w tamtej partii, jeżeli dobrze pamiętam, ja zbiłem to od razu. I przeciwnik to mógł wykorzystać. Dlatego tutaj tego gońca sobie zostawiłem. Przeciwnik zagrał wieża C1, roszada, no i skoczek A4. I zauważcie, jak zrozumienie pozycji dużo nam daje w szachach. Przeciwnik widział to samo co ja. On wiedział, że tutaj te pola mogą być osłabione, no i tyle. Dlatego skoczek A4, skoczek C5, może skoczek B6 było planem jak najbardziej sensownym. I to, co pamiętam z analizy partii z panem Czechem sprzed pół roku, to, że tutaj ja zagrałem, znaczy po wybiciu zagrałem skoczek D7 i że zdziwiłem się, że to był dobry ruch, ponieważ on był bardzo pasywny. Widziałem też, że jedną z opcji jest zagranie skoczkiem do przodu, co obiektywnie jest słabsze, ale daje mi potencjalnie więcej możliwości na granie na wygraną. Przeciwnik zagrał skoczek C5, no i tutaj obiektywnie rzecz ujmując popełniłem błąd. Mam nadzieję, że internet nie będzie lagował, bo chcę wam pokazać pewien wariant, który powinienem zagrać. To, na czym ja się powinienem skupić, to zdecydować się zbić. Przeciwnik by to odbił, ja bym zbił tu, przeciwnik odbiłby to wieżą i mamy taką pozycję, która jest obiektywnie totalnie równa,
Ja chciałbym tutaj dochodzić do jakiegoś ruchu typu E5, najpierw może jakieś B6. No i wiecie, gdybym grał z zawodnikiem 2450, być może ustawiłbym taką pozycję i partia zakończyłaby się remisem. Jednakże ja tutaj, jeżeli śledziliście na żywo, szczerze mówiąc nie wiem, na ile transmisja na Malcie działała podczas akurat tej rundy, to mogliście zauważyć, że ja tutaj bardzo mocno się zastanowiłem. Ja tutaj poświęciłem chyba z 25 minut, który dokładnie ruch wybrać. I podjąłem złą decyzję, ale podjąłem decyzję, która poddymiła trochę szachownicę i jestem z tego dumny. Niezależnie od tego, jak ta partia się skończyła, to z mojego podejścia jestem w miarę dumny, bo zagrałem ruch wieża C8. I ten ruch ma zasadniczy problem, a mianowicie nie bronię tego pionka. I wydaje się, że przeciwnik może to zbić. I właśnie ten wariant bardzo długo liczyłem, bo pierwsza rzecz, o której ja sobie myślałem i teraz pokażę wam, co musiałem policzyć tak jakby w głowie. Hetman B4. Przeciwnik gra hetman B3. Bo atakuje mu tutaj, więc ja bym to zbił, przeciwnik by to zbił. No i tutaj widziałem możliwości typu goniec F3, przeciwnik zbije tutaj, ja zagram tutaj, są widełki, potem zbije na B3, pozycja jest okej. No i to liczyłem, byłem dość mocno zadowolony, po czym zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli ja zbiję tutaj, to przeciwnik może zbić GF. I jeżeli ja teraz zagram w ten sposób, to po pierwsze, oponent może po prostu odejść i jak ja zbiję, to na końcu ma ruch wieża C3, ja muszę wrócić skoczkiem, przeciwnik to zbije, ja to zbiję, przeciwnik to zbije, ja to zbiję, przeciwnik zbije na końcu na A6. Tę pozycję, czyli 8 ruchów do przodu, po prostu musiałem mieć policzone i nie zgadzało mi się. I tak liczyłem, chciałem coś tutaj mądrego znaleźć i wierzcie lub nie, ale znalazłem. Ponieważ w tej pozycji, gdyby przeciwnik zbił, to ja mam ruch hetman B8. I teraz, jak przeciwnik zagra tutaj, to korzystam z tego, czego tak jakby co zauważyłem w poprzednim wariancie, że ja mogę zbić. Przeciwnik tutaj bije i mam skoczek tu, widły potężne. Zdobywam jakość, prawdopodobnie dość łatwo wygrywam partię. Także liczyłem trochę na to, bo wiecie, dość łatwo jest się pomylić. Hetman B8 to nie jest ruch, który bierzecie pod uwagę. Bierzecie ruch hetman B4. Także liczyłem, że przeciwnik tutaj zbije, natomiast właśnie gdybym grał z zawodnikiem trochę lepszym, być może by to rozważał. Natomiast zawodnik, który miał nastawienie takie, że przyjechałem sobie na wakacje, byle tam poremisować partię, zdecydował się zbić tutaj. Obiektywnie też to jest dobry ruch. Zagrał skoczek D2, wymieniłem parę figur, ponieważ nie chciałem ustawiać gońca na F5, ten goniec byłby tutaj słaby. I przechodzimy do takiej pozycji. Jak ją ocenić? To była dla mnie dość duża zagwozdka. Z jednej strony czułem, że nie stoję tutaj za dobrze, to znaczy, że jeżeli ktoś ma tutaj mieć przewagę, to jest to mój przeciwnik. Ale prawdopodobnie nie jest ona wystarczająca do wygrania, a zawsze mogę coś próbować poddymiać. Więc zagrałem sobie ruch hetman D5. No i znowu, przeciwnik tutaj miał kilka agresywnych opcji, wybrał najmniej agresywną. Mógł zagrać wieża C5 i wtedy ja biję na A2. Przeciwnik bije tutaj, no i w końcu mamy coś, co nazywamy brakiem takiego balansu. Ja mam dwa pionki na jednym skrzydle, przeciwnik ma silne centrum, no i po prostu dalej się smyramy. Wygra jeden, wygra drugi, być może będzie remis, ale nie będzie to pozycja typu nudna. Drugą opcją, którą przeciwnik mógł zagrać, to jest skoczek C4. I ja tu muszę uważać, bo grożą mi potężne widełki. To, co ja policzyłem, to ruch hetman B5, A4, tutaj gramy sobie dalej, mój hetman jest dość mocno aktywny, oczywiście nie mogłem tego bić, bo groziłyby widełki, no i na pewno pozycja trochę lepsza dla białego, komputer tutaj mówi, że hetman E1, wymiana hetmanów, no i ja mam delikatne problemy, natomiast wiecie, gramy sobie. Natomiast przeciwnik zagrał najbardziej na remis jak się dało, bo zagrał ruch hetman C4. No i wiecie, dla mnie to było trochę problematyczne, no bo z jednej strony mogę wymienić hetmany i próbować go gdzieś tam łaskotać. Z drugiej strony nie bardzo chcę to zrobić na jego warunkach. To znaczy bicie tutaj no byłoby bardzo słabe, bo skoczek C4, ten skoczek gdzieś tutaj wejdzie, mam gorszą strukturę pionkową i tak dalej, także nie chciałem na to iść. Chciałem, żeby to przeciwnik zbił. Zagrałem skoczek E7. No i teraz jeśli przeciwnik by to zbił, ja bym to zbił, no i gramy sobie dalej pozycję, wiecie, przynajmniej nie mam gorszych pionków i to, co ja sobie myślałem, to po pierwsze, przeciwnik jest trochę ode mnie starszy, jednak są trochę starsi ode mnie ludzie, okazuje się, więc jeżeli ta partia miałaby potrwać na przykład jeszcze 50 ruchów, to istnieje szansa, że on się gdzieś pomyli. Istnieje większa szansa, że on się pomyli, niż że ja się pomylę. Co więcej, miałem tutaj przewagę przestrzeni i wiecie, no każdy przeciwnika ruch może mieć jakieś minusy, typu zagra F3, ok, ale wtedy pionek na E3 będzie słaby i tak dalej, i tak dalej. Także to jest mój proces rozumowania, gdyby on zbił.
Natomiast przeciwnik zagrał dobrze, przeciwnik zagrał hetman b4 i ja zagrałem ruch, który wydawało mi się, powiedzmy, po jego reakcji, że przeoczył, bo zagrałem skoczek g6 i to nie jest tak, że on przeoczył ten ruch, bo on jest jakiś gigamądry, tylko przeoczył pewną rzecz w tej pozycji, którą mogłem zrobić, ponieważ skoczek g6 pełni jedną ważną funkcję, a mianowicie może atakować króla przeciwnika potencjalnie, natomiast pełni też taką funkcję, że w różnych wariantach mogę zagrać skoczek f8 i nie ma mata na ósmej linii. Tak wiecie, wyobraźcie sobie, że następują jakieś wymiany, ja zdobywam hetmana, w innych wariantach dostaję mata, ale dzięki temu, że ten skoczek tu jest, no to broni mi się. To tak potencjalnie. A co więcej, przeciwnik prawdopodobnie miał zaplanowany ruch skoczek c4. I na to ja mam co najmniej dwie opcje, żeby nie przegrać tej partii. Pierwsza rzecz, o której, którą brałem pod uwagę, to było skoczek h4. Przeciwnik gra tu i robi mi potężne widły. Ale ja mogę zagrać tutaj. I nawet jak on coś tutaj zbije, to dostaje mata, nie? Więc to wydawało mi się, że jest git, natomiast po g3 ja zawsze wejdę tutaj, no i zawsze będę przeciwnika szachował. Obiektywnie nie wystarcza to do zwycięstwa dla mnie, tylko do remisu, ale przeciwnik musiałby tutaj się namęczyć troszeczkę. A ponadto, gdyby przeciwnik zagrał skoczek c4, bo w tej pozycji skoczek c4 nie nastąpiło, ale przeciwnik to planował, to jeszcze miałem taki ruch jak a5. I on nie może tego zbić, ponieważ ja zbiję, przeciwnik zbije. O, tu jest właśnie bardzo dobry przykład tego, po co skoczek na g6 stoi. Że ja mogę zbić, zbić i teraz mógłbym to zbić hetmanem. I jak przeciwnik zbije, to ja biję i na końcu się zasłaniam skoczkiem, wygrywam. Natomiast gdyby w tym momencie przeciwnik zagrał wieża c8, wydaje się, że mam lipę, bo jak się zasłonię, to dostaje mata, ale ja mogę zbić, przeciwnik bije i to on dostaje mata. Także pomimo tego, że w tej pozycji za wiele się nie działo, to zauważcie, ile rzeczy trzeba było tutaj policzyć. Ale to wszystko nie nastąpiło. Przeciwnik zagrał hetman b3 i wrzucił mi remis. Przeciwnik w tym momencie zagrał hetman b3 i zaproponował mi remis. I znowu zastanawiałem się chyba z 20 minut, bo z jednej strony gram z zawodnikiem, który jest słabszy, rankingowo przynajmniej. Z drugiej strony, kurczę, no wiecie, jak przeciwnik będzie bardzo mocno chciał grać na remis, to być może jakoś go oszukam. No i tutaj liczyłem, co powinienem zagrać. Czy chcę to bić? Nie podobało mi się i to paradoksalnie nie z tego powodu, że przeciwnik odbije skoczkiem, tylko nie podobało mi się takie bicie. Bo teraz wisi mi pionek, ja muszę zagrać tu, przeciwnik zaraz zagra jakiś skoczek c4, grożą mi jakieś dziwne widełki i tak dalej, nie do końca czułem tę pozycję. Innych ruchów za bardzo nie mam, to zdecydowałem się zagrać ruch f5. I przeciwnik tutaj zagrał skoczek c4. I troszeczkę wpadł w moją pułapkę, ponieważ skoczek c4 w żadnym stopniu nie przegrywa jemu partii, ale jest początkiem błędnej rzeczy, którą on może chcieć zrobić. Bo ja tutaj, zauważcie, wisi mi bardzo dużo rzeczy. To nie są żarty, nie? Ale ja mogę tutaj zagrać wieża c6. I teraz, jak przeciwnik zrobi mi widełki, to ja biję na b3, przeciwnik odbija, ja biję tutaj. Koniec mistrzostw, do widzenia, zdobyłem figurę. Natomiast jak przeciwnik zbije na b7, to ma totalnie wygraną pozycję, ale ja mogę zbić na c4. I teraz to nie jest totalnie wygrana pozycja. Hetman broni tutaj, hetman broni tutaj. Prawdopodobnie to, co przeciwnik liczył, tak jakby z daleka, bo on zagrał tu, nie? On zagrał hetman b7 i po tym ruchu się poddał. Tylko to, co prawdopodobnie on przeoczył, to że po biciu ja odbijam i ten pionek broni wieży. W sensie taka totalna głupota, ale widzicie, silny zawodnik 2044 podstawił w zasadzie jednoruchową taktykę, ale to on to wszystko miał tak jakby zaplanowane już tu, co nie? Także tutaj, 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 tutaj Polska górą, Polska wygrywa z Niemcami, niczym w 2016 roku, czy w którymś tam, jak Milik i Sebastian Mila strzelili brameczki. Także tak to wyglądało i chyba fajnie wyszło. Mam 2 punkty z 3, jeżeli dobrze liczę, także wracam do gry o coś więcej niż tylko honor. No i tyle, także fajnie, że kibicujecie, bardzo jest to dla mnie miłe. W tej partii starałem się trochę więcej mówić o tym, co czułem i tak dalej, bo też zwracaliście uwagę, że to jest dla was ważne. Natomiast partia była dość krótka, co nie? Więc chłop podstawił, no ja wygrałem i tyle. Także dzięki wielkie, że jesteście, drodzy widzowie. I trzymajcie się cieplutko, a ja lecę coś tam robić dalej. Także elo.